Cześć, to Jeżero i metody na przeszkody. Zapraszam na takiego vloga treningowo-wyprzedażowego, ponieważ o tym jeszcze będzie za chwilę mowa. Robię wyprzedaż na straganie OCR, powiem co i jak, dlaczego, a w międzyczasie tutaj trening wytrzymałości. Wracam po pewnym powrocie, małej kontuzji, urazie. No i zobaczymy, czy jestem już kapeć, czy może jeszcze jednak nie. Tu jest mój plan treningowy i sobie odhaczam. I w tym planie jest dziura. W marcu jest spora dziura. Zwłaszcza jeżeli chodzi o trening góry. Miał być już trening wytrzymałościowy. No niestety nie było żadnego treningu tutaj. Więc dzisiaj w planie by było przez 6 minut i 7 podciągnięć z 2 kg dodatkowymi. Jednak no 6 serii po 7 nie zrobię i zrobię sobie 5 albo 6 podciągnięć na minutę 5 razy. Taki jest plan. Może 6, ale celuję w 5. Zobaczymy. Jakie jest założenie tego treningu? 5 podciągnięć w minutę, no i reszta czasu, która zostanie, to jest odpoczynek. Jak się skończy dana minuta, to od nowa. Tak, 5 razy. Tam mam zegar, zapuszczę sobie i jadę. Najpierw drążek. Pierwsza seryjka, tak między seriami też pogadam, póki jeszcze mogę oddychać, no i 22 sekundy, no i reszta czasu jest na odpoczynek. I to jest bardzo fajne. Wytrzymałościowy trening, taki siłowo wytrzymałościowy, no od lat stosuję, mnie bardzo służy na przeszkodach, no więc sobie kontynuuję, taka wersja trochę delikatniejsza. I drugi chwyt to jest, o ile pamiętam, cliffhanger, 10 sekund do cliffhangera, no i pojedziemy z cliffhangerem, taki prosty cliffhanger. Dobra, minuta, pojedziemy. Byłem zjechał trochę. I jest druga seria na cliffhangerze. No jest 10 podciągnięć. Bardzo, bardzo fajny trening. Polecam. Właśnie na budowanie wytrzymałości. I za każdym razem ja sobie to robię tak, że jest inny chwyt. No bo jest troszkę właśnie tak jak na zawodach, że no nie zawsze trzymamy to samo. No już oddech trzeba łapać, już trzeba łapać. Skapcaniałem ostatnio, bo właśnie no była przerwa. Odezwał się trochę podłopatkowy po jednym skoku na szkole lotu Spidermana. Tutaj wrzucę, no nie łapać takich niedolecianych skoków. Ja bocznych skoków ciągle nie ogarniam i no właśnie, tam się to odezwało, a potem, dobra, następna, trzecia seria nunchaka. Jest 5, trzecia seria na nunchakach. No a potem się coś takiego dziwnego stało tutaj. W okolicach na odmianę lewego barku poszedłem do fizjo, a wcześniej 5 dni to prawie tak byłem w zębach. Albo drugą ręką. Po prostu nie byłem w stanie żadnego ruchu wykonać, więc to nie była to fajna. Jakieś zapalenie się zrobiło fizjo. To sprawdził. Dlaczego lepiej sprawdzić? Bo no ból może przejść, ale jeżeli nie ma tej świadomości, czego on wynikał, no to człowiek się będzie bał za następnym razem. A nie wiem, czy już mogę, czy jeszcze nie mogę, czy przeciążę, czy nie przeciążę. A tak to fizjo powiedział, tak, okej, okay, to nic groźnego, więc jak boli dłużej niż tydzień, to ja idę do fizjo. Kolejna seria o kule. I to jest taką rotacją. No i ta piąta seria, czwarta seria, nie piąta, chciałoby się piąta, ale to jeszcze nie piąta. Na kulach już trudniejsza, już tak z gadaniem ciężej. 30 sekund do
do końca. I kolejna to jest znowu drążek. No i tak. No i tak w kółko. Mój rekord to było chyba 60 w 10. 6 podciągnięć na minutę przez 10 minut. To chyba był kiedyś rekord. Dążyłem do 10 na 10, ale na ten moment jeszcze nie doszedłem. Drążek. Piąta seria drążek. No i tu już po piątej serii się zaczynają robić problemy i sobie tak przerywał coś. No i mamy... I to jest 5. Robię 5. Poprzestaję na 5. Jest okej. Okay. Nie skapceniałem jakoś bardzo, bardzo, ale nie chcę robić tej 6, bo ja wyznaję taką zasadę, że co mam wytrenować, to wytrenuję, a jak będę chciał nadrobić, to sobie mogę tylko zrobić źle. Za niecały miesiąc Barbarian, no i to są takie przygotowania do tego Barbariana, jakie jestem w stanie. Czyli nie staram się nadrobić, bo takie nadrabianie może się różnie skończyć. Właśnie przeciążenie, jakąś kontuzją i potem jeszcze dłuższa przerwa, więc nie polecam. Tutaj to pokazałem, trochę się zdyszałem, a za chwilę ostraganie OCR, gdzie zapraszam na wyprzedaż. Stragan OCR, a co ze straganem OCR? No właśnie, bo czasami pytacie na Facebooku, co mam, czy coś jeszcze mam, czy prowadzę dalej, czy już nie. No i to jest właśnie tutaj wszystko to, co mam, co już od dość dawna mi leży i dlaczego od dość dawna leży. Ponieważ jak zobaczyłem, ile czasu potrzebuję inwestować w cały ten dosłownie i przenośny interes, to zorientowałem się, że wolę jednak ten czas przeznaczać na inne rzeczy, na rozwijanie się w tym, co robię dobrze, co mi daje większą satysfakcję i na tym chcę się skupić. A ogarniając Stragan, potrzebowałem tego czasu dość sporo na to przeznaczać. Według mnie za dużo. Ja tak mówię, nie czasu nie można mieć. Wszyscy mamy tyle samo czasu, ale my decydujemy o tym, na co przeznaczymy ten, który został nam dany. Więc to jest główny powód, dlaczego robię wyprzedaż. Czy kończę w ogóle ze straganem OCR? Tutaj nie mówię nie. Na ten moment chcę wyprzedać to, co mam. I co? Nunchaka, 30 zł para. Bez względu na grubość to są 30, 40, 50. Chyba już nie ma. 50 nie ma. 30, 40 i 60. Te najgrubsze. 30 zł para. Kule. Dwie pary. Już zakupione po ogromnej podwyżce w zeszłym roku, więc kule 90 zł para, no na taką cenę potrzebowałem podnieść, żeby to wychodzić na minimalny plusik. I jeszcze taki tutaj jest mini killer plank, to na Ranmagedona się może przydać, tak się zawiesza i to się trzyma. I tego killer planka puszczę za 3 dyszki, bo tutaj jest taki zrobiony, no troszeczkę z resztek. No estetyka może jest trochę niższa, ale z drugiej strony na chwyt i trening to nie wpływa, więc taki mini killer plank też tutaj mam. No i to jest wszystko to, co mi zostało. Dzięki potężne tym wszystkim, którzy kupowali, przychodzili, pisali, wymienialiśmy się doświadczeniami, bo to było bardzo, bardzo super. Dużo satysfakcji mi sprawiało prowadzenie tego interesiku, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, dużo czasu inwestowałem, według mnie za dużo, żeby mi się to opłacało. I też kosztem tego, że nie byłem w stanie robić tego, co po pierwsze mi się opłaca bardziej i co lubię bardziej, więc to jest kwestia bardzo, bardzo świadomego wyboru. Dzięki jeszcze raz wszystkim za zakupy. I co? Do zobaczenia na trasie. Najbliższy mój start to będzie Barbarian Pain w Ustroniu za niecały miesiąc, więc jak ktoś będzie, niech da znać, że będzie, to może się spotkamy, może coś pogadamy. Ogromnie lubię spotkania z wami, także pozdrowienia dla wszystkich, którzy oglądają. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na Barbarianie.